palla dentro, primo palo, una mischia, può andare il capitano, carica il destro, il tiro, a gol, 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 a gol. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na stadionie San Siro. Mamy 4 godziny do meczu Lazio-Inter. To jest bardzo ważny mecz dla Interu. Te trybuny, które są za mną, one są jeszcze puste, ale na pewno za 4 godziny zapełnią się kibicami Interu. Ja tymczasem zapraszam Państwa bardzo serdecznie na krótki tur po stadionie, żeby zobaczyć, jak wygląda Inter od kuchni. Teraz po tych schodkach schodzę do ławki rezerwowej piłkarzy Interu. Oni już tutaj za niedługo zasiądą. Zasiądzie też trener Ranieri i właśnie z tego miejsca będą sobie obserwować, jak toczy się gra z Lazio. Jeden z najważniejszych meczów sezonu. Natomiast z tego tunelu piłkarze wyjdą, będą sobie tutaj szli, dojdą do tych ławek, o których przed chwilą opowiadałem, i tam sobie zasiądą. Tym razem widzimy już Inter naprawdę od kuchni. Jesteśmy w jednym z najbardziej strzeżonych miejsc, można powiedzieć, ponieważ znajdujemy się w szatni. Warto w tym miejscu jeszcze popatrzeć na jedną bardzo ważną rzecz. Te znaczki, które są tutaj za mną, one pokazują 18 zdobytych tytułów przez Inter Mediolan, tytułu mistrza Włoch. Jesteśmy w muzeum Interu i Milanu, dwóch zespołów z Mediolanu. Muzeum gromadzi rzeczy od początku powstania obu klubów, a przypomnijmy, Inter 1908 rok, Milan 1899. Szanowni Państwo, za mną trybuna kibiców Interu, najbardziej fanatycznych. Nie będę teraz przeklinał, ale to jest kurwa Nord. Kurwa Nord, czyli zakręt północny. W każdej audycji jest tak zwane lokowanie produktu. Tak właśnie wygląda reklama Oknoplastu na meczu Interu. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. 2-1, tak się skończyło, Inter wygrał. Ja tylko chciałbym dodać, że jest to 8 wygrany mecz, odkąd zaczęliśmy rozmowę o naszym kontrakcie z Interem jako top sponsor. Także ja powiem szczerze, że jesteśmy bardzo zadowoleni. Atmosfera jest świetna, kibice opuszczają boisko. 2-1, jesteśmy na 4. miejscu po tej kolejce. Do zobaczenia.